Ciekawe informacje z książki pod tytułem Hinduizm, Buddyzm, Islam, której autorem jest Andrzej Szyszko-Bochusz. Hinduizm. hinduizm kształtował się od około V wieku przed naszą erą do około VII wieku naszej ery. W okresie swojego rozwoju hinduizm wchłonął wiele elementów niaryjskich, rozmaitych kultów ludowych wyznawanych przez ludność narodów należących do kręgu indyjskiej kultury i religii. Nastąpiła również asymilacja elementów buddyjskich i dżinijskich. Posiada około 450 milionów wyznawców zwanych hinduistami, około 84% ludności Indii oraz około 11% ludności Pakistanu. Hinduizm obejmuje instytucje społeczne, obowiązującą tradycję, obszerną dziedzinę sztuki i literatury. Do pewnego stopnia również naukę oraz niezwykle rozbudowaną i różnorodną dziedzinę filozofii. Wczesna literatura indyjska jest zbiorem standardowych tekstów religijnych, nazwanych Vedami, a napisanych w dialekcie wedyjskim sanskrytu. Najstarszy wedyjski tekst Rig Veda powstał prawdopodobnie około tysiąc lat przed naszą erą. Teksty wedyjskie dotykają szerokiej problematyki wiążącej się z teologią, mitologią, rytuałami, dogmatami, prawami, kosmologią, zwłaszcza z metafizyką. Etyka i nauka o zbawieniu. W kosmosie przejawia się immanentne prawo moralne, polegające na automatycznej odpłacie za wszystkie uczynki, karma, na drodze ponownych narodzin. Hinduista ma w życiu cztery cele, ściślej drogi postępowania. Rozkosz zmysłową, kama, zdobywanie dóbr ziemskich, artha, wypełnianie obowiązków obywatelskich i religijnych, dharma, osiągnięcie wyzwolenia, moksha. Każdy z tych kolejnych celów jest wyższy od poprzedniego, to znaczy, że wyzwolenie jest najwyższym celem, do którego każdy powinien dążyć. Wyobrażenia o życiu po śmierci. Gdy człowiek umiera, jego dusza przyodziana w niewidzialne, subtelne ciało przechodzi do innego istnienia. Życie społeczne, kastowość. W hinduizmie ludzie dzielą się na kasty. Braminów, wojowników, wajsiów, siudrów. Są jeszcze pariasi, zamiatacze ulic, czyściciele ustępów, oprawcy itd. Pariasi również dzielą się na wiele kast. System kastowy, przynajmniej w wielkich miastach, traci dzisiaj stopniowo znaczenie. Kastą kapłańską są w hinduizmie bramini. Jest ich wielu, dlatego mała ich część wykonuje funkcje duchownych w świątyniach lub nauczycieli, guru, podczas gdy większość zajmuje się różnymi świeckimi zawodami. Duszami wiernych opiekują się również mnisi żyjący w klasztorach i należący do różnych zakonów i sekt oraz wędrowni asceci Sadhu Sanyasi żyjący z jałmużny i cieszący się wielkim poważaniem znacznej części ludności. Wedy dzielą się na Rigveda hymny do bogów, Samaveda, pieśni liturgiczne, Yajurveda, formuły przy składaniu ofiar, Adharvada, Weda, zaklęcia magiczne. Najstarsze części mogą sięgać roku 1230 przed Chrystusem. Pośród ważnych tekstów są również obszerne Brahmany, teksty liturgiczne datujące się około 1000 lat przed naszą erą, a wreszcie filozoficzne traktaty, Upanishad, około 800 lat przed naszą erą. Cała Weda uważana jest za śruti, objawienie, które miało być ujawnione. Ujrzane przez świętych wieszczów okresu przedhistorycznego, zwanych Rishi. Zwykle przyjmuje się, że Weda jest tchnieniem praistoty, czyli Brahmy. Najstarsza część Wed, Rigveda, zawiera hymny do różnych bogów, wzywające do ofiarnego posiłku. Najczęściej sławiony jest król bogów Indura. Dumny olbrzym, który pokonał smoki i uraczył się upajającym napojem soma. Atharwa Veda zawiera przed wszystkim różne, przede wszystkim różne formy magiczne. Pieśni stanowią przejście do Upanishad, których głównym tematem jest poszukiwanie jednej istoty boskiej, kryjącej się za wielością wszelkich zjawisk. Większość hinduistów w swych wyobrażeniach metafizycznych i obrzędach kieruje się raczej dzie dziełami przekazanymi przez świętą tradycję, sm smriti, które miały być napisane przez określonych, uważanych za postacie historyczne, świętych jak Vyasa, Walmini, Nlanu. Uważani są oni za autorytet, ponieważ stwierdzają swą zgodność z wedą, chociaż w rzeczywistości pod wieloma względami odnieść różnią. Do ksiąg tych należą dwa wielkie eposy: Mahabharata i Ramayana. Jednym z najsłynniejszych poematów jest Bhadavadgita. Przedstawione w nim są obie drogi zbawienia, uważane do dzisiaj przez hinduistów za równie skuteczne. Droga poznania polega na wyrzeczeniu się świata, odpowiadająca nauce Upanishad. Oraz nowa droga umiłowania Boga i postępowania zgodnego z obowiązkami i wolnego od pragnień. Krishna wszak poucza, że kto wszystko pozostawia Bogu, tego Bóg wyzwala łaskawie z łańcucha ponownych narodzeń. Ramayana, żywot Ramy. W 24 tysiącach wierszy sanskryckich opowiada o bohaterskim królewiczu Ramie. Treść mitologiczną zawiera 18 Puran starych opowiadań, które traktują o stworzeniu świata, a także o brzędach kultowych i o nauce mądrości. Spośród Puran najsłynniejsza jest Bhagavata, Bha która wywiera wielki wpływ głównie dzięki zawartym w niej legendom o Krishnie. Mniej więcej od 1400 roku hinduistyczna twórczość literacka odchodziła coraz bardziej od sanskrytu. Obraz świata w hinduizmie. Według poglądów hinduistów kosmos jest sam w sobie wieczny. Znajduje się jednak nieustannie w stanie przemian o tyle, o ile tworzące go liczne światy, brali munda, czyli jaje brahmy, przechodzą na przemian okresy powstawania, trwania i zanikania. Wszelkie żyjące istoty od Boga Brahmy o czterech obliczach aż dość płatrawy posiadają istniejące, odwiecznie nieśmiertelne dusze, które przyobleczone są w materialne ciała i muszą przechodzić z jednej egzystencji w drugą, zgodnie z prawem przyczyny i skutku, które odpłaca za ich dolne, dobre i złe uczynki periodyczne następstwo powstawania i upadku świata odbywa się w ściśle chronologicznie ustalonych okresach milionów lat. Najbardziej długowiecznym spośród przemijających bogów jest Brahma. Należy rozróżniać Brahmę jako absolut oraz osobowego Brahmę, jednego z wielu bogów wielkiego panteonu. Życie jego trwa 100 lat Brahmy, co równa się 311 040 000, 000, 000, 000, 000 lat ludzkich. Po odpowiednio długim okresie zupełnego spoczynku świata powstaje świat nowy i rodzi się nowy Brahma. W życiu Brahmy dnie i noce następują po sobie, jak w życiu ludzkim. Gdy dzień Brahmy się kończy, następuje częściowy zmierzch świata, obejmujący tylko jego niższe części. Wraz ze świtem nowego dnia Brahmy rozpoczyna się znowu częściowe dzieło tworzenia. Dzień Brahmy nazywa się kalpą. Obejmuje on tysiąc wielkich epok. Mahayuga. Z których każde liczy 4 razy po 320 tysięcy lat ludzkich. Każda mianowicie wielka epoka składa się z czterech epok Yuga, oznaczonych jako Krita, Kreta, Dwapara i Kali, odpowiadających zmniejszającemu się szeregowi 4, 3, 2 i 1 tysiąca lat Boga. Rok Boga odpowiada 360 latom ludzkie, ludzkim. Jugi te różnią się między sobą czasem trwania i właściwościami. W pierwszej judze, trwającej najdłużej, powszechnie panują szczęśliwe stosunki, a ludzie są sprawiedliwi i miłują prawdę. W każdej następnej judze stosunki te stopniowo pogarszają się, aż wreszcie w ostatniej kali judze zarówno ogólny, jak i moralny stan świata osiąga swój punkt najniższy. W końcu zaczyna się znowu epoka szczęśliwa, która jednak ponownie ustępuje miejsca epokom coraz gorszym, ponieważ każda z tych czterech yug ma początkowy okres świtu i końcowy okres zmierzchu, które trwają dziesiątą część czasu właściwej yugi. Przed to otrzymujemy następny obraz. Następujący. I tutaj są yuga, świt, czas trwania yugi, zmierzch, liczba lat Boga, liczba lat ludzkich. I mamy tutaj takie yogi jak Krita, Treta, dwa para kali, i są określone właśnie te liczby. Dalej, dzisiaj znajdujemy się w okresie świtu Kali Yugi, która zaczęła się w dniu śmierci Krishny, czyli 17 lutego 3102 roku przed Chrystusem. Walki opisane w Mahabharacie miały mieć miejsce w dwa para a walka ramy i rawany odbywała się w treta judze, naszej kalpy. Yoga ma cele czysto praktyczne. Opierając się na dualizmie sanki, naucza metod medytacji jako środka uzyskania zbawienia, wyzwolenia. Za najważniejszą filozofię hinduizmu można uznać Vedantę. Wśród licznych systemów Vedanty najbardziej rozpowszechniony jest system reprezentowany przez Siankarę. Około 800, l... 800 roku naszej ery Sankara uczy, że istnieje niższa i wyższa prawda. Gdy wskutek medytacji człowiek poszukujący zbawienia osiąga poznanie, że wszelka wielość jest tylko złudnym pozorem maja, wtedy staje się świadomy swej identyczności z wszystko obejmującym jedynym i jedynie rzeczywistym, bezosobowym absolutem Brahmu. Zmarli bohaterowie i święci wzywani są, gdy człowiek znajdzie się w potrzebie. Trzech wielcy bogowie, Brahma, Wisznu i Shiva, niekiedy przedstawiani są w postaci trójcy, Trimutri. Brahma symbolizuje wówczas stworzenie, Wisznu trwanie, a Shiva zniszczenie świata. Brahma jest mistrzem, demiurgiem, który na zlecenie wyższego boga kształtuje świat. W starszej li literaturze jest on jeszcze nieznany. Przeniesione, przeniesione jednak na niego zostały także starożytne mity dotyczące Prajapatiego, pana stworzenia innych bogów, stwórców. Dosiada gęsi, kama, małżonką jest jego Saraswati, bogini ucz uczoności. Jak mało pobudzał on uczucia religijne, świadczy fakt, że w niewielu tylko miejscach posiada swoje świątynie, np. w Puszkar. Jedno z podań próbuje próbuje to wytłumaczyć w ten sposób, że ściągał na siebie winę, popełniwszy kazirodztwo ze swoją córką. Wiszno i Siwa są natomiast bezsprzecznie najwyższymi bogami i czczeni są przez hinduistów tak dalece, że każdy z nich przez swoich wyznawców uważany jest za jedynego odwiecznego władcę świata, podczas gdy inni, niebianie, jako istoty przemijające podlegają prawu wędrówki dusz. Wisznu przenikający, znany już w wedzie, ale jeszcze nie wybijający się w niej, przedstawiony jest z czterema rękami, w których trzyma dysk, lotos, muszlę i pałkę. Dosiada orła garudy inne wizerunki przedstawiają go odpoczywającego na wężu świata, często przy tym jego małżonka Lakshmi, zwana także sri. Bogini piękności i szczęścia masuje mu stopy. Wisznu wielokrotnie ukazywał się na Ziemi w postaci zwierzęcej lub ludzkiej, aby ratować ludzkość lub niszczyć potwory. Shiva, miłosierny, życzliwy, który łączy w sobie cechy wedyjskiego boga burzy, rudry z cechami wielu ludzi, także przedaryjskich bogów, wyobrażony jest z jedną lub pięcioma głowami, posypany białym popiołem na szyjniku z ludzkich czaszek. W czterech rękach trzyma emblematy, trójząb, łuk i bęben. Z jednej strony jest to Bóg przejmujący grozą, gdyż tańcem swym sprowadza zagładę świata. Z drugiej jednak strony jest on wielkim władcą płodności dlatego czczony jest w symbolu falusa, linga. Wreszcie jest także wzorem dla ascetów uprawiających jogę. Małżonką jego jest Parwati, córka gór. Hinduści w swojej większości są monoteistami, wierzą bowiem w jednego, w jednego odwiecznego władcy świata Iżwara, którego sługami i urzędnikami są liczne przymijające Dewy. Wisznuci jako najwyższego władcy świata czczą Wisznu lub jego wcielenia Ramę lub Krishnę. Rozpowszechniona w południowych Indiach, Shiva Siddhata, uważa duszę i krępujące zło. Zatomizowana indywidualność karma materia za substancje odmienne od siwy. Wyzwolenie, które ma dać łaska siwy, polega na uwolnieniu się od tych więzów i na wewnętrznej wspólnocie z Bogiem. Shiwa i ci, zwani także Lingayatami, uważają, że siwa podzielił się na Boga osobowego i wiele indywidualnych dusz, które po ponownym złączeniu z nim odnajdą szczęście podczas gdy w epoce wedyjskiej zwłoki zmarłych były czasem palone. Dzisiaj powszechnym zwyczajem jest palenie zwłok wśród hinduistów. Za symbol najgłębszych hinduizmów, wspólny wszystkim jego wyznawcom, można uważać przedstawiony odpowiednik dźwięku OM. Owa święta zgłoska, od której rozpoczynają się wszystkie święte teksty, ma uzmysłowić absolut Brahme albo Trójce Wisznu, siwe i Brahme. Tego świętego słowa używa się w Indiach na początku i końcu każdej modlitwy, inwokacji, rozmyślania, pieśni, przy ćwiczeniach jogi przy wszelkich wewnętrznych poczynaniach. W celu zgłębienia znaczenia filozofii indyjskiej należy zeznajomić się z tekstami źródłowymi ksiąg świętych Snuli. Każdy prawdziwy Aryjczyk musiał być najpierw uczniem Brahmacharin i uczyć się wet. Następnie zakładał ognisko domowe, stawał się gospodarzem Grihanstha e, griha i niósł ofiary, o których mówił brahmany. U schyłku życia udawał się do lasu Vana Prastha i tam rozmyślał już tylko o ofierze. Zagłębiał się w alegorie i symbole ofiary. I to właśnie jest treścią Aranyak. Aż wreszcie przed samą śmiercią, gdy poznał do gruntu ofiarę, wyrzekał się wszystkiego. Stawał się bezdomnym, San Yassinem, przenika przenikniętym wysoką wiedzą u pani Shadów. Osiągał czwarty stan indyjski. Brahman jest pierwiastkiem kosmicznym, duszą i jedyną realnością wszechświata. Atman to pierwiastek psychiczny, dusza i jedyna realność w człowieku. Odbywa te pierwiastki to jedno. Obydwa te pierwiastki to jedno. Wybrane fragmenty w Chandogi Upanishad. To jest mój Atman, wewnętrz, wewnątrz serca będący, mniejszy niż ziarenko ryżu. To jest mój Atman, wewnątrz serca będący, większy niż przestrzeń powietrzna. Posiada wszystkie czyny, wszystkie żądze, wszystkie zapachy, wszystkie smaki. Obejmuje wszechświat, milczący, bez troski. Oto mój Atman, wewnątrz serca będący, oto Brahman, z nim się połączy, gdy odejdę stąd. Tak mówi Shandila. Tam, gdzie jest ogrom, tam radość. Z małego nie ma radości, tylko ogrom jest radością. Należy więc dążyć do poznania ogromu. ogrom dostojny chciałbym rozpoznać. Ci, co innego władce będą mieli nad sobą, zamiast Atmana, światy ich są przemijające. Nie będą w tych światach bytowali według swej woli. Wybrane fragmenty z Brihad Aranyaka, Jajwalkiam Kundam Upanishad Brahmanam. Wówczas począł go pytać Kachoda Kaushitakeya. Jacznavalko powiedział: Czym jest rzeczywisty przed oczyma, znajdujący się Brahman? Czym jest Atman wewnątrz wszystkich stworzeń, będący? To chciej mi wyjaśnić. Twój to Atman znajduje się wewnątrz wszystkich stworzeń. Jakiż to jest ten Atman wewnątrz wszystkich stworzeń? Jacznavalko. Ten, który głód i pragnienie przezwycięża, troskę, zaślepienie, starość, śmierć. Atmana tego poznawszy, wyrzekają się brahmanowie, upragnienia synów, pragnienia bogactwa, pragnienia światów zaziemskich z Upanishadów Atharvavedy, Paramahama, najwyższy ptak wędrowny. Niechaj się odwróci od wszelkich podżądań, które go mogą opanować, niewzruszony w cierpieniu, w szczęściu bez pożądliwości, wyrzekający się wśród żądz. Do niczego nie przywiązany ani do piękna, ani do brzydoty. Nie zna on nienawiści ani radości. Zamilkły w nim bodźce wszystkich zmysłów przybywa tylko Watmanie. Stoi nieugięcie Watmanie a to jedno, co rozpoznał jako zupełną najwyższą rozkosz. Przegląd nasz rozpoczniemy od zacytowania fragmentów z dzieł wybitnego znawcy filozofii indyjskiej i sanskrytologa Franciszka Tokarze. Zmarł w 1973 roku. Upanishady należą do świętych, natchnionych ksiąg indyjskich wet i stanowią koniec i cel anta tych ksiąg. Stare Upanishady nauczają, że Atmana, Brahmana nie można poznać tylko zmysłami zewnętrznymi, ale i zmysłem wewnętrznym, manus, czyli intelektem, budki. Jednocześnie w tych samych Upanishadach znajdziemy teksty, które mówią o widzeniu, oglądaniu Brahmana, do którego to oglądania dochodzą asceci już w tym życiu. Z tekstów Upanishad wynika, że istnieje istnienie bytu absolutnego można też poznać ze świata widzialnego drogą rozumowania. Te same Upanishady, które tak podkreślają niemożliwość uchwycenia natury Brahmana władzami poznawczymi. Przyjmują jednak jakieś mistyczne, ponadintelektualne oglądanie, widzenie, doświadczenie Brahmana. Przytoczymy kilka cytatów mówiących o tym widzeniu Brahmana. Atman, subtelniejszy niż to, co subtelne, większe od tego, co wielkie, mieszka w sercu tego stworzenia. Tym wielkość Atmana za łaską stwórca ogląda pasiati. Człowiek, wyzbyty, żądzy i troski. Istniejący z siebie, stwórca przebił otwory zmysły na zewnątrz, dlatego człowiek na zewnątrz patrzy, nie do swego wnętrza. Ktoś mądry wewnątrz siebie zobaczył. Aiksat Atamana. Atmana. Kiedy w poszukiwaniu za nieśmiertelnością zawrócił wzrok. Zaiste, po wszystkie czasy tego Atamana można uchwycić. Labhjadh. Drogą prawdziwej ascezy, doskonałego poznania i czystego życia, pojaśnieje wewnątrz ciała, pełen światłości, jego oglądają pasiati, asceci, którzy zniszczyli występek. Niektóre metody jogi są nawet akceptowane przez Upanishady z tytułu wstępnych ćwiczeń oczyszczających i kontemplacji. Człowiek, który ma wiedzę jako woźnicę, myśli jako wodze, osiąga ostateczny cel podróży, najwyższe miejsce wisznu, mówi u pani Bhagavad Gita znana jest na całym świecie. Cieszy się ona taką popularnością, bo przemawia językiem poetyckim, prostym i łatwym. Posiada wielostronność nauk, tak że każdy może w niej znaleźć coś odpowiadającego dla siebie. Panuje w niej duch tolerancji. Gita. W 700 strofach zawiera całą treść upaniszadów i szastr. Bhadagwadgita przedstawia prawa duchowego rozwoju. Wzywa ona każdego z nas do pogłębiania myśli i rozszerzenia świadomości. Fragmenty z upaniszadów Bhadag Bhadagwadgity mówią, iż zmysły są silne, lecz myśl jest od zmysłów silniejsza, a od myśli rozum, rozpoznający. Lecz i ponad rozum wyższy jest on. Więc poznawszy to, co ponad czysty rozum jest wyższe, w duchu skupiony, duchem całą swą kierując naturą, zniwecz, o mocno orężny tego wroga, tak trudne do przezwyciężenia pożądanie. Rozmowa piąta, zwana jogą wyrzeczenia się czynu. Myślą i rozumem nad zmysłami panując, a strach, gniew i wszelkie pragnienia na zawsze odrzuciwszy, wyzwolenia pragnie jedynie ten mędrzec, za prawdę wolność już zdobył. Rozmowa dwunasta zwana jogą żaliwej miłości. Kto niczym cierpienia w świecie nie powiększa i sam żadnym nie podlega troskom, wolny od wzruszeń radości, lęków i gniewów, ten drogi mi jest. Rozmowa piętnasta zwana jogą zjednoczenia z wyższym Duchem. Kto jest wolny od ułudy, kto grzech egoistycznych pokonał przywiązań i pragnień się wyzbył, a ponad wszelkie dwójnie tak radości jak i cierpienia się wzniósł i stale trwa w Duchu Najwyższym skupiony, ten ową górną kroczy ścieżyną w to, Joga oznaczać może zarówno ujarzmienie swojego ciała drogą ascezji i określonych zabiegów psychofizycznych, jak i procesów psychicznych, wyobrażeń, uczuć, myśli poprzez introspekcję, koncentrację oraz medytację. Yoga Sutra Patanjalego Najstarszy system jogi, yoga sutra, przypisywany jest Patanjalemu, Patanjali a powstało około II wieku przed naszą erą. W Joka Sutrze występuje wyraźnie doktryna prawa moralnego, zgodnie z którą czyn, kriya lub karman wywołuje odpowiednie skutki, zależnie od tego, czy jest dobry, czy też zły. Czyn rozumiany jest szeroko, nie tylko jako działanie zewnętrzne, ale również jako akty psychiczne myśli, uczucia, pragnienia, z prawem przyczyny skutku tzw. prawo karmana lub karmy. Wiąże się doktryna reinkarnacji, samsara, wędrówka dusz, ponownego wcielenia się dusz po śmierci. Doktryna reinkarnacji dotyczy również istot od człowieka niższych zwierząt, roślin, minerałów, a także istot wyższego rzędu, zwanych lewami. Kolejne wcielenia prowadzą stopniowo do coraz wyższego rozwoju duchowego, aż do zupełnego wyzwolenia z kręgów narodzin i śmierci, całkowitej wolności i niezależności, moksza lub kaivalila. Prawo karmy. Reinkarnację, ewolucję duchową, uwieńczoną wyzwoleniem przyjmują niemal wszystkie systemy indyjskie. Osiągnięcie tego wyzwolenia duszy jest również dla nich najwyższym praktycznym celem i najwyższą wartością. Yoga Sutra Patanjalego zawiera określone wskazówki dotyczące kultury ciała, szczególnej gimnastyki indyjskiej polegającej na przybieraniu określonych postaw bez ruchu (asany) oraz nauki o specjalnym oddechu zalecanym w jodze. Pranayama. Wymienione zabiegi psychofizyczne, stanowiące przedmiot tzw. hatha yogi, omawiane są w Yoga Sutrze jedynie marginesowo. Dyscypliny te są jedynie wstępnymi szczeblami do stworzenia najkorzystniejszych warunków uzyskania wyższych etapów świadomości na drodze introspekcji, Pray lahara, koncentracji, dharana, medytacji, dhyana. Oraz nadświadomości, samatki. Właśnie ta nauka opanowania płynności substancji myślowej oznacza, według Patanjalego istotę prawdziwej jogi i stanowi w Indiach domenę tzw. Raja-Jogi, czyli jogi królewskiej. Joga jako system filozoficzny. Pomimo wielu odmian i różnic w różnych od gałęzienia jogi podstawowa idea osiągnięcia prawdy i wyzwolenia wszelkiej niedoskonałości pozostała niezmieniona. Cały wysiłek człowieka w celu wyzwolenia sprowadza się w istocie do uświadomienia sobie swej istotnej natury, na usunięciu ciemnoty audia oraz ułudy, Maya wyz, wywołujących poczucie dwoistości, oddzielności poznającego podmiotu, poznawanego przedmiotu oraz procesu postrzegania. Usunięcie tego złudzenia prowadzi do stanu poznania prawdziwego bytu, sat, zupełnego oczyszczania świadomości percepcji, czyt oraz płynącej z tego faktu nieskończonej absolutnej szczęśliwości, ananda. W leczeniu ostrych chorób yoga zaleca stosowanie ziół i środków pobudzających. W metodzie leczniczej jogi podstawowe znaczenie ma zachowywanie właściwej postawy psychicznej. Yoga uważa, że czynniki psychiczne odgrywają istotną rolę nie tylko w chorobach psychosomatycznych, lecz także w każdej innej chorobie ze schorzeniami ostrymi włącznie zaburzenia czynności Psychicznych zwiększają podatność organizmu na szkodliwe wpływy poprzez obniżenie ogólnej odporności, a także powodują zakłócenie współdziałania poszczególnych narządów i obniżają sprawność organizmu jako całości. Według twórcy najstarszej formy jogi Patanjalego istnieje pięć destruktywnych stanów psychicznych Kiesa. Są one następujące. Avidya, niewiedza, błędne pojęcia o istocie rzeczywistości. Asmita. Wyobcowanie środowiskowe, życie niezgodne z prawami przyrody i społeczeństwa, których podstawą jest życzliwość, raga, przywiązywanie się do czegoś lub kogoś, inaczej, brak dystansu emocjonalnego, zrównoważenia emocjonalnego, do zjawisk, okoliczności, ludzi, taki dystans zwie się w wiodze beznamiętnością, Ujraga. dwesza, niechęci, awersje. abhinivesja, czyli fałszywe wyobrażenie o sobie. Joga wychodzi z założenia, że jeśli zdoła się opanować reakcje i stany emocjonalne, wówczas kora mózgowa może posiąść pewną zdolność panowania nad czynnością większości reakcji autonomicznych, dzięki czemu nawet najsilniejsze odruchy emocjonalne będą stale kontrolowane. Patanjali wymienia pięć następujących zakazów. jam. Achinsa – powstrzymanie się od wszelkich czynów, myśli i uczuć nienawistnych lub życzeń szkodzenia innym. Joga stawia achinsę na pierwszym miejscu wśród reguł, którymi człowiek powinien się stale kierować, albowiem nieczynienie krzywdy, przymusu i gwałtu jest pierwszym niezbędnym krokiem do miłości. Ta zaś, zgodnie z teorią jogi, jest niezbędnym warunkiem pokoju i równowagi wewnętrznej, która niweczy wszelkie przejawy agresji, skłonność do zabijania i niszczenia. Jak wiadomo, Achinsa była jedną z podstawowych zasad etycznych, którymi kierował się wielki asceta i mąż stanu Indii Mahatha Gandhi: wstrzymywanie się od kłamstwa w czynie, słowie i myśli. Asteja – wstrzymanie się od wszelkiego przywłaszczania cudzego dobra. Brahmacharya – opanowanie i przekształcenie energii seksualnej w celu doskonalenia wewnętrznego. Aparigha – wstrzymanie się od pożądania czyjegoś dobra. Natomiast nakazy moralne, nijamy są następujące. Siałcza dbanie o czystość duchową i cielesną. Sanlosha – zadowolenie ze swojego aktualnego życia tapas dyscyplina jasceza ale nie szkodząca zdrowiu svadhajja studiowanie literatury i zajmowanie się działalnością umysłową pomagającą w samodoskonaleniu i prandihana poddawanie się woli najwyższego ducha Niezależnie od swoistych zakazów i nakazów moralnych, yoga zaleca również inną metodę samowychowania i higieny psychicznej, polegającą na praktykowaniu stałych autosugestii w celu wzbudzania uczuć przyjaźni oraz innych pozytywnych postaw. Nakazuje ona unikanie wszelkich destruktywnych uczuć, przede wszystkim gniewu, wrogości, zazdrości i pychy. Yoga zaleca współczucie i litość w stosunku do ludzi zasługujących na lekceważenie i wzgardę uczucia zaś radości i przyjaźni wobec tych, do których moglibyśmy uczuć niechęć i nienawiść. Wobec zaś ludzi, których naprawdę trudno tolerować z powodu ich nadmiernego, impulsywnego, niekontrolowanego i przykrego usposobienia, należy wzbudzić w sobie uczucie obojętności i spokoju, gdy nie stać nas na sympatię i głębsze zrozumienie, unikać z nimi styczności, aby nie stwarzać okazji do powstawania emocji destruktywnych. Dietetyka jogi. Podstawą diety jogi jest jarstwo, wyrzeczenie się mięsa, ryb i jajek. W klasycznej jodze indyjskiej reguła ta uzasadniona jest zarówno gorącym tropikalnym klimatem, jak i zasadniczą ideą Achinsy, zakazującej krzywdzenia i pozbawiania życia wszelkich stworzeń. Duże znaczenie przypisuje się pokarmom w stanie naturalnym. Zaleca się również picie w dużych ilościach czystej, surowej wody. Joga, podobnie jak i inne wegetariańskie systemy, Zaleca okresowe głodówki. Podstawą odżywiania winny być świeże, surowe jarzyny, wszelkie sałaty i surówki, owoce, mleko, biały ser, grube kasze, ryż, czerstwe, ciemne pieczywo, miód, orzechy i migdały. Główną zasadą jest umiar. W tzw. jodze świeckiej praktykowanej w celach zdrowotnych surowe zalecenia jogi zostały już znacznie złagodzone. W systemie tym spożywanie mięsa, ryb i jaj, jak również niewielkich ilości alkoholu jest dozwolone, wymaga jednak znacznego ograniczenia. Tak więc na przykład mięso nie powinno stanowić podstawy pożywienia, ale jedynie rzadko stosowany dodatek. Podobnie wypicie od czasu do czasu kieliszka wina nie jest wielkim wykroczeniem. Niedopuszczalne jest jednak systematyczne lub nadmierne używanie alkoholu. Należy unikać wszelkich form narkotyzowania się. Dotyczy to nie tylko palenia tytoniu, ale również nadużywanie kawy lub herbaty. Zalecenia do podstawowych zaleceń tego systemu należało praktykowanie od najmłodszych lat konsultacji. Centracji umysłowej, stałe i systematyczne podejmowanie prób uspokojenia substancji myślowej, jak w swych aforyzmach głosił Patanjali, innymi słowy, podjęcie wysiłku uzyskania kontroli nad życiem emocjonalnym i mentalnym. Święte Księgi Indii stoją na stanowisku, że dopóki człowiek nie uzyska wiedzy o sobie, swym pochodzeniu, relacji do świata oraz ostatecznym celu życia, dopóty tkwi w ciemności, Avidia i wszelkie jego czyny noszą piętno niedoskonałości. W jodze kundalini przedstawia się to jako połączenie siwy i sakti w ciele ludzkim. Boska moc przedstawiona jest jako wąż zwinięty u podstawy kręgosłupa. Owa boska energia musi przejść przez siedem czakr, czyli ośrodków energii psychicznej, zanim dotrze do lotosu o tysiącu płatków u szczytu głowy. Wówczas siwa, będący czystą świadomością, Jednoczy się z Sakti, boską energią w naturze, a ciało i dusza zostają przekształcone. Jest to bardzo odmienne od jogi Patanjalego, w której świadomość porusza, oddzielona jest od natury, Praktiri, Prakriti i zaznaje szczęśliwej izolacji, kaivalya. Kajwailia. Jednakże oba te rodzaje jogi mają swoje własne miejsce. Musi być ruch wznoszenia się do czystej świadomości, oderwanie od wszelkich nastrojów natury, urzeczywistnienie jaźni u jej wiecznej podstawy poza przestrzenią i czasem. Musi jednak być także ruch schodzenia, pozwalający duchowi wnikać w głębi materii i podnieść ją do nowego sposobu istnienia, w którym materia staje się ośrodkiem świadomości duchowej. Wszystkie metody medytacji mają prowadzić do tego punktu. Umysł musi obumrzeć dla siebie, swoich pojęć, swojego rozumu. Powierzchniowy umysł musi przerwać swoją aktywność, wszelka myśl musi ustać. Wówczas w milczeniu, w ciszy, poza myślą, głębszy umysł zdaje znać o sobie. Prawdziwa jaźń zaczyna się wynurzać. Niektóre słowa w powyższym tekście mogą być niedokładnie przetłumaczone. Koniec.